Dzień dobry, Katarzyna Karnaszewska, zapraszam na Kurier Warszawski. Jak się dowiedzieliśmy, najprawdopodobniej konkurs na koncepcję Mostu Północnego zostanie unieważniony. Dzięki temu być może już latem zostanie podpisana umowa na budowę mostu, bo uda się uniknąć komplikacji związanych z procedurami przetargowymi. Mieszkańcy Tarchomina i Jabłonny najlepiej wiedzą, co oznacza brak mostu północnego. Gigantyczne korki i czas w nich tracony. Praktycznie od roku sprawa konkursu na koncepcję mostu nie schodziła z wokandy. Rozprawy, wyroki, kolejne od nich odwołania skutecznie zablokowały jego budowę. Teraz ma być inaczej. Chcemy latem podpisać umowę na most północny. W tej chwili czekamy na dziennik ustaw. Mam nadzieję, że te maszyny dziennika ustaw będą szybko drukarskie pracowały i że to może jutro chociaż, a jak nie to w poniedziałek najdalej ten dziennik ustaw się ukaże. A to oznacza, że konkurs na budowę mostu zostanie unieważniony. Przyczyna? Sąd nakazał jego powtórzenie. Zdaniem miasta to niemożliwe, bo wszystkie karty zostały już odkryte. Podstawowym elementem oceny prac konkursowych jest oczywiście anonimowość uczestników. Ta anonimowość w oczywisty sposób już dawno została złamana, w związku z czym bardzo trudno nam będzie, a właściwie nie wiemy jak, będzie powtórzenie czynności konkursowych. Czy przetarg, jeśli zostanie rozpisany, znowu nie opóźni budowy? Trwają prace nad kontynuacją tego, co już dawno zostało zaczęte, a mianowicie prac koncepcyjnych. To skończy się najprawdopodobniej stworzeniem czegoś, co nazywa się programem funkcjonalno-użytkowym w oparciu o przemyślenia dotyczące trasy. Nie tylko budowa Mostu Północnego ruszy z miejsca, także dalsza modernizacja Alei Jerozolimskich, kolejne odcinki Trasy Siekierkowskiej, estakady na Bielanach, a w dalszej przyszłości most na Zaporze. To przyszłość daleka, a co z teraźniejszością? Od końca maja z istotnych projektów miejskich, o których Państwo też mówiliście, które będą w trakcie różnego rodzaju prac, na różnych etapach oczywiście, to będzie Most Północny, to będzie stadion, który przetarg jest w toku i to będzie Krakowskie Przedmieście. Sądzę, że w maju tutaj te oferty padną, bo to jest skomplikowane przedsięwzięcie. Wszystko wskazuje na to, że jedna objętościowo niewielka nowelizacja sprawi, że niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Warszawa nagle zmieni się w gigantyczny plac budowy i przebudowy. Jedna mała ustawa, a tyle radości.